Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kuba. Zapraszam na pierwszy odcinek z serii Car Mechanica. Co będzie w tej serii? W tej serii uznałem, że nie będę nagrywał stricte jak niektórzy inni youtuberzy, że każdy samochód jak robią jakieś półgodzinne odcinki czy coś takiego. Uznałem, że po prostu będę przedstawiał wszystkie samochody, które zakupię, bo tutaj można kupować te trzy samochody, na przykład są moje, tam jest Mazda RX-7, Dodge Charger, obydwa to są z DLC markowych, bo mam wszystkie DLC markowe do tej gry. Tutaj jest Dodge Charger Daytona, tylko w wersji No Name. Także tak, będzie... Będzie w tej serii na takie, inaczej, ta seria będzie prowadzona na takiej zasadzie, że będę pokazał wszystkie samochody, które kupię, czy to na aukcji, czy to na w shopie, czy to na złomowisku. Po prostu będą odcinki, jak je odnawiam, jak i potem na przykład jazdy testowe i hamownia, jak je sprzedaję, tego typu rzeczy. To jest pierwszy samochód, właśnie ta Daytona, to jest pierwszy samochód, jaki kupiłem w shopie, z tego co pamiętam. Także tak, tutaj, gdzie to jest tryb przeglądu, wszystko na 100%, stan samochodu, na 100% mam wszystko mechanicznie, bo ja już go wcześniej na początku gry sobie zrobiłem, żeby było na 100% mechanicznie wszystko. Tutaj jest zmierzona moc silnika, ma 525 koni, 902 Nm. Co w sumie jest nawet dobrym wynikiem. Zostało zrobienie tak naprawdę środka i zrobienie samochodu z zewnątrz. Także tak, felgi już są tutaj, proszę bardzo, z Dodge'a Challengera. No po prostu od Dodge'a SRT. Ja nie wiem, w sumie podniosę ten samochód. Tak, Magnum. Zdejmiemy wszystko, co się da z niego. No widzę tutaj przodu i za bardzo się nie da zrobić. W sumie to, okiego ja go podnosiłem. Chyba nie to. Ale dobra, mogę wam pokazać tutaj wszystko. Wszyściutko jest zrobione na 100%. Wszystko jest nowe, tak jak być powinno. Wtedy jeszcze nie miałem jak odnawiać części. Ale teraz już mogę tutaj, o. Silnik, wszystko nowiutkie, opuść go całkowicie. Wszystko co można było, wrzuciłem w niego nowe. Tak. Pozdejmujemy to wszystko. Tego się nie da, z tego co widzę. Ale co się da, to się z niego wymontuje. Całe drzwi. Tu. Szybka, nie szybka. W sumie łatwiej go będzie, jak się go przestawi pod bramę. Pod bramą łatwiej będzie wyciągać wnętrze. Tryb demontażu karoserii. Ja chcę... Kurde, jakie wnętrze wyciąga? Tryb montażu... Jak wyciąga się, rozbiera wnętrze? To mnie zastanawia. Tryb normalny... Da się... Aha, tutaj jest tryb demontażu wnętrza. Dobra, nie zauważyłem go. Także tak. Wszystko się stąd wyciągnie. Montuj to, zdemontuj jeszcze kierownicę. Tak, tryb normalny. Wnętrze jest jak widać rozebrane. Karoserii chyba nie mam co naprawić. Chyba jej, bo jej... No, jak widać, nie da się zdemontować. Także tak, no... Tutaj wiadomo, wszystko nowe. Co to jest dokładna nazwa tutaj? Tempest Magnum Flant, Flat Face Proto. No.
Z racji, że jeszcze tutaj nie mam odblokowanego, to tutaj wam pokażę. Mam prawie wszystko, no zostało mi tutaj to, ale to jest na 35 poziomie, ja mam 30. Także, a tutaj jest dopiero, możesz naprawiać części karoserii. Także nie ma i co robić. Także jeszcze raz przypomnijmy sobie nazwę tego samochodu Magnum. Dobra, i części z karoserią Magnum. Mam trochę pieniędzy, to kupię wszystko nowe. Można tu reflektory na o dziwo. Też nie zauważyłem tego. Aha, bo można mu jeszcze customowy zderzak założyć. Także tak, dobra, wymienimy mu wszystko. No, te 3000 czy tam 4 to poszło. Ale jeszcze chcę zobaczyć części z tuningiem karoserii do Magnum. Można zamontować customowe światła tak naprawdę i customową maskę. Kupię ją, najwyżej ją sprzedam. Światła z tyłu. Zobaczmy, jakie tu były magazyn części. O, przy okazji mogę wszystko sprzedać, co jest poniżej 50%, tak. To też. Skrzynię sobie później pootwieram. Ma takie światła. A w sklepie mogę kupić takie. Nie, bardziej mi się podobają te oryginalne. Także tak. W sumie możemy już zacząć montaż. Tylko oczywiście tu jest oryginalna taka. Czy tutaj z, no, tutaj z lotem powietrza jest. Nie. Ten będzie jeszcze bez wlotu. Bez lotu powietrza. Może następny. Następnego tak właśnie zrobię. W montażu tutaj widzę niezbyt wiele można tutaj zamontować. Przód widzę jaki zostaje, taki zostaje. Błotniki nowe, wszystko tutaj będzie nowe, nowiutkie. Jeszcze wtedy nie trzeba wnętrze zrobić. Tak, nowe szybki, nowe wszystko, żeby było w 100% jak najładniejsze. A potem jeszcze do lakierni. I jakiś ładny kolorek się wybierze. Ten, który ma teraz, niezbyt mi się podoba. O kurde, stał on już. Jak zaczynałem grę, no to jak go kupiłem, no to wychodzi jakieś. No pół roku już stał na parkingu. Wśród innych samochodów, znaczy ja on był pierwszy i nie dołączały, ale pół roku wśród innych samochodów stał i czekał na swoją kolej. No i tak to wygląda. Jeszcze chcę zobaczyć, może na podnośniku się da go jakoś, nie wiem, założyć mu ten przód. Taki dziwny. Nie można. Dobra. Skoro nie można, to nie można. Oczywiście drzwi teraz nie otworzę, żeby. Kurde mol. Dobra, no to. Pierwszy fail w nowej serii. Nie to kliknąłem. Dobra, kontynuuj. Jak się załaduje z powrotem. I. Jak się załaduje z powrotem, to się weźmie i. Opuści go na dół. Opuszczaj się. Trzeba będzie wnętrze zamontować mu. Przestaw samochód pod bramę. Tutaj. Tak, no i trzeba teraz kupić wnętrze. Przy okazji można też tablice rejestracyjne kupić, jakieś ładne. Arizona, Alaska. Alabamy nie chcę. A jest Polska? Poland.
Jezu, ale coś takiego to nie, to ja poproszę wszystko i... Coś ciekawego. Hawaje to nie. W sumie te takie zwykłe białe mi się najbardziej podobają. Jedną już mam, to dokupię jeszcze drugą. Dobra, i teraz czas na zakup wnętrza. Pierwszy raz będę w sumie robił wnętrze, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaką by tu kierownicę do niego założyć? Tutaj jest widzę z Mercedesa, tutaj taka. Ta kierownica mnie kusi. Jest fajna, ładna. Takie niezbyt. Tu może kierownicę z Chargera po prostu? Nie, z Cordoby mi się nie. Na pewno nie. O, z Kudy może. Czyli już mamy dwie. Z Maserati, z Mazdy. Nie, kierownice się skończyły i chyba. Co to jest w ogóle? Aha, z Pagani Zondy. Chyba tą Kudę kupię, mi się najbardziej spodobała. I teraz czas na wnętrze. Jakieś ładne. O, tego na pewno nie będę kupował. Nie będę tu wkładał. Kurde, ile tych siedzeń tu jest. Tylne kanapy jeszcze. Ale myślę. To jest albo takie, albo takie. Nie, jak już to w czarne wnętrze bym mu zrobił. Które? W sumie chyba bym zainwestował w to. Grey szofa. Zawsze jeszcze można. Albo nie, tylną kanapę taką. To jest akurat do Maserati. I kupię do Maserati i chcę zobaczyć, czy można tryb montażu i czy mogę. Nie, nie mogę. Kurde, musi być konkretnie pod Magnum. Fuck me. Magnum. Jeżeli może tylko być pod Magnum, to biorę Rayshopa czarnego. Wszystko, ale przednie siedzenia można zrobić inne. Co mnie bardzo cieszy. Dobra, zamontujmy jeszcze to. Tak, tylne siedzenie zamontuj. A siedzenia można różne tu widzę, z tego co widzę, można montować. Oryginalnie jest jeszcze kierownicę, tak. Tą. Dobra, tryb normalny, sklep. Jakieś czarne ładne przednie fotele. Jeepa nie chcę na pewno. To tak średnio mi się podoba. Domyślam się, że Challengery te wszystkie opisane to nie można, ale o. Taki jest. Jest ta dziewiątka. Tu. To jest coś w czymś takim. Ja bym na przykład zamontował coś takiego. Bym spróbował zamontować, bo nie wiem, czy się da tak naprawdę. Ale tak. Jeszcze mogę to zamontować. Teoretycznie też kupię dwa. Zobaczę, które mi bardziej przypasuje. Czy można to w ogóle to drugie zamontować? Tryb montażu wnętrza, przednie siedzenie. No, tutaj można montować wszystko. No to zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj tak. Które wygląda ładniej?
teoretycznie pod kanapę z tyłu mi bardziej pasuje jednak i ogólnie do bryły auta pasuje im bardziej to niż tamto. Także to zdemontuj, a zamontuj to. No, tryb normalny chcę. Mogę, dziękuję. O, i tak to będzie wyglądać raczej, tryb normalny. Kurde, czasami mam tak ciężko, żeby się ogarnąć w tych przyciskach, co jak. No, mi się podobał osobiście ten samochód. Tryb demontażu. No tak, to jest tryb demontażu wnętrza. Tylne siedzenie. Mnie zastanawia, czy można. Tylne. Czy można jakieś inne na przykład zamontować? Niekoniecznie do Magnum. Bo ja bym w sumie chciał inne jeszcze tam wcisnąć. Na przykład to. To jest oczywiście to Maserati, to nie, ale tutaj jest na przykład coś takiego. Bardziej chyba tą bym widział, bo tutaj jakiś taki wycinek. Montaż. Czy można to drugie? Nie można. Musi być konkretnie chyba to. Cóż, skoro tak, to trzeba zabrać ten samochód do lakierni. Zestaw samochód. O, w hamowni to tam jeszcze mogę wam pokazać, jak to na hamowni wygląda. Aby sobie nie uwalnąć drzwiami. Tak, rozpoczynamy. Rozpocznij hamowanie. No, moc fabryczna było 361 koni, 361 N. A my mamy. Właśnie się robi. 525 koni, 902 N. O 40 ponad procent jest wzrost. Więc w sumie dobry wynik. Dobra, teraz przestaw samochód do lakierni. Cześć, dziecinko. Czas cię pomalować. Metaliczny, matowy, perłowy, kameleon nie. Chromowanego nie chcę. Ale widzę, że tutaj, żeby to zrobić, to trzeba byłoby naprawić karoserię, a ja jeszcze tego nie mam. Tak. No cóż, w 100% tego nie będzie. Nie podobają mi się za bardzo te wzory. Jedynie te pasy jeszcze jako tako wyglądają, ale niezbyt. Staw kolor fabryczny jest taki. Ja bym go chciał zrobić w czarny kolor. Mi się po prostu podoba mega w tym czerni, ale. Barwa i nasycenie jak najlepsze. No, takie coś. Po lakierni. Zobacz, osiągnięcie akurat też wpadło. Czarny samochodzik z chromowanymi wstawkami. Szkoda, że to tutaj, co wszystko, co można chyba dopiero po wykupieniu tego perka na naprawę. Ale ja pewien nie jestem, także. Można na przykład tutaj. Nie, można chyba tylko te rzeczy, które widać. A szkoda. Tryb normalny. Przestaw samochód pod bramę. Tutaj sobie wyjdziemy. Charger. Dobra. W sumie jeszcze customizuj części. Można coś takiego zrobić. Nie no. Zostaniemy przy oryginale, tak jak było, ale chcę ten samochód jeszcze zabrać na tor testowy, może niekoniecznie. O, akurat. Chcę zobaczyć, ile wyciągnę maksymalnie z niego. Uwaga,
proste, no. No, zobaczymy. Już jest pierwsza setka prawie. No, rozpędzaj się, rozpędzaj. Stał, no, na czwórce, 200 na godzinę, już ciągnie, już ciągnie. Mamy ile? 4 sekundy do setki. Dosyć dużo jak na ten samochód, nie? Po 300 się raczej nie rozpędzę. No. Także tak. Można, można. No, ciekawie to wyglądało, nie powiem. 4 sekundy do setki w takim starym samochodzie. Szkoda, że ta rdza tu została, ale no cóż. I stan samochodu, ile jest wad? 80 tysięcy póki co. Na 100% chyba raczej wszystko nie będzie. No jednak, wszystko jest na 100% teoretycznie. Stan ramy i stan nadwozia jest taki sebo. No nie mam tego perka, nie mam. Aha, to była używana. No dobra, niech będzie coś takiego. Szkoda, że nie można jej customizować. Tej tablicy rejestracyjnej. Stan auta, no. Stan nadwozia 99%. Tryb normalny. O. O ile można. Nie chcę tego. Chcę. W sumie to ja co ja bym chciał? Nie, nic już nie chcę. Chyba czas go sprzedać po prostu. W końcu pierwszy samochód będzie sprzedany. No cóż, no. Nie mam jak tego póki co naprawić, więc. Ale chyba tak czas to zrobić, czas sprzedać ten samochód, ale jeszcze zanim to zrobię, chcę się nim pobawić, gdzie jest tor wyścigowy. No teraz tylko musi się załadować. Dobra, 3, 2, 1, start. Lecimy, lecimy, dawaj Magnum, dawaj, 140 na godzinę. Aj! Kurde mol. I po... Te, normalnie to już, gdyby to było prawdziwe życie, to już bym miał po samochodzie. Więc tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurde, ale... Aj! To nie tak miało być. Ach, to sterowanie toporne. A jest jeszcze osiągnięcie, żeby przejechać ten tor mniej niż minutę. Fuck me. Dobra, to jest typowy amerykański klasyk. On nie skręca, on jest mistrzem prostej. Da. Jeszcze mi powie, że te wszystkie części będą uszkodzone pod tym, to normalnie się załamie. Jedź, 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 jedź. Dobra, już raczej więcej na pewno nie będzie, ale może się coś jeszcze uda. Gdyby tak nie wyrzucało, to by się udało to zrobić. Kurde mol. Dobra. On nie skręca, on jest strasznie sztywny. Także tak. No, chociaż w sumie może się uda, jak z tej kamery się to zrobi. O, tutaj póki co. Dobra, tutaj się udało i już nas zarzuciło, oczywiście. Ale mamy 4 sekundy do setki, więc może się uda nadrobić. To już jest pół minuty, więc tak średnio. Tutaj tak,
Kurde, ale wąski ten tort. Nie na ten samochód kompletnie. Już 40 sekund, już pozamiatane. 1,5 minuty jedno okrążenie, więc nie. Ni cholery się to nie uda. To tutaj jest coś takiego. Tak. Nie, nie, nie. Nie rozbij się. Jest dobry samochód, ale do startowania w dragach. Albo na lekkie zakręty. On se lata jak chce po tym wszystkim. Kurde mol. Ale czas poprawiony o 10 sekund. Może się uda jeszcze. Ostatnie okrążenie. Już widzę, że się nie uda, bo wypadłem z trasy już. Chociaż jeszcze tutaj wyskoczyłem. Tutaj tak, tutaj powoli. Żeby po prostu się utrzymać jak najdłużej. Nie wiem, jak zwinne, zwrotne musi być tutaj samochód, żeby to przejechać mniej niż minutę, ale jakiś musi się udać. No, już pół minuty. A my jesteśmy tu, gdzie normalnie było już tutaj 40 sekund. Dobra, teraz tutaj, teraz tu. Tak, żeby to po prostu pościnać. Nie uderz. Dobra, teraz masz długą prostą. Uda ci się, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, uda ci się, dawaj, dajesz. Dobra, nie uda się, braknie mi 5 sekund. Nawet nie, brakło mi 2 sekund, nie, no nie wierzę. Dobra, ale wróć do garażu. Pobawiliśmy się, pobawiliśmy. Tu czas sprzedać ten samochód. Bo po prostu już zbyt długo stoi, a perka jeszcze nie mam, także sprzedaj samochód za 80 tysięcy. O, 85 748. A może na aukcję wystawić? A jakby się dało na aukcję wystawić, no stan ramy jest najgorszy, nie? Ale no, nic na to nie mogę. Tak, sprzedaj. Także tak, pierwszy samochód sprzedany. Jeszcze pokażę wam, co czeka na parkingu oprócz tej RX-7 i tego Chargera, co tutaj jest w garażu. Ładuj się, ładuj. On tu trochę modów też powgrywany, więc może dlatego tak się długo ładować. Ale tak. No tutaj. Bolt KP. Bolt Chapman. Nie wiedziałem, że on się tutaj wtrywanił sam z siebie. Stał tu. O, tutaj DC Typhoon jest całkowicie zniszczony, bo te auta tutaj, te dwa były w szopie. Tutaj ten piękny klasyk był w szopie. Te dwa też wyciągnąłem z szopy. Tutaj Camaro Z28, El Camino podwyższony, ale te tutaj już są ze złomowiska. Tutaj jest Datsun, tam jest podróbka Datsuna, podróbka Shelby Cobry. Podróbka Chevelle SS. Oczywiście części rzeczy nawet nie ma w tym samochodzie. Po prostu takie coś. To jest takie coś. Podróbka pierwszego Camaro. Chociaż może to bardziej jest jakiś Pontiac. No tutaj jest Impala. Podróbka korwety, tutaj jest Lincoln Stock V8 z 29. Już do garażu, pójdziemy jeszcze na drugi parking. Tak, tutaj tu parking. Teraz poziom pierwszy.
Tam też trochę aut czeka. No, ładuj, ładuj. Kurde, ale to długo ładuje. I właśnie. Tutaj jest Mazda RX-3. Tutaj jest Lincoln drugi, ale R6, nie V8. Tutaj jest też ze złomu wyciągnięty Luxor Bowen. To jest kolejny DC Tycoon. Tylko ten, jak widać, jest w o wiele lepszym stanie niż tamten. W shopie był akurat. Tutaj jest... albo w shopie, albo ja go kupiłem na aukcji, już nie pamiętam. Tutaj jest no podróbka korwety. Tutaj jest, nie, ten był pierwszy, ta Daytona. Tutaj jest znowu El Camino. Tutaj jest Magnum SC550 z tym przodem pięknym. No tutaj jest Plymouth Roadrunner. Pędzi wiatr. Słuch, pędzi wiatr. Tutaj jest ostatnia moja zdobycz na aukcji. Za niecałe 20 koła go kupiłem. Lotus Esprit. Oczywiście do zrobienia wszystko. O, tutaj pick-up wyciągnięty z szopy. Smith 1500. I tutaj auta z modu, czyli El Camino i Impala SS. Oba w wersji sportowej, dragsterowej. Mi się bardzo podoba. Będzie pięknie się go robić. Coś czuję. Tego i tego. Także tak. To by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Który samochód z tych wszystkich będziemy robić? To się jeszcze zobaczy. Na razie.